Witajcie, witajcie, kochani. Dawno mnie nie było, a ja tutaj robię mieszankę na moją łąkę z irysami, żeby coś kwitło tak samo i w lecie. Po przekwitnięciu irysów zatrwian, kocanki i ostróżka letnia, słuchajcie, jednoroczne. Słuchajcie, tak przygotowaną mieszankę nasion. Zerknijcie, jakie są maleństwa. Pomieszam troszeczkę z piaskiem, więc biorę sobie garstkę piasku. Wsypuję do naszych nasion, mieszam i wysypuję na rabatę z irysami. A jak ja to robię? Zobaczcie. Sypiemy. Już gotowe. Piękny efekt będzie. Zobaczycie latem. Tu przepięknie kwitną tulipany. Tu wychodzą już tarczownice. Zobaczcie, jak wyglądają fajnie te szafirki granium z żurawką. A tu w moim lesie, zobaczcie, zachwitła tulipanów. Nie, że fajne? Tutaj zerknijcie, piwonie. One były po przekwitnięciu ścięte do zera, obsypane obornikiem. I zobaczcie, one mają wszędzie pąki kwiatowe. Jak i tam, te piwonie, wszystkie piwonie mają pąki kwiatowe. Serce mi się raduje niemiłosiernie, jak to będzie pięknie w maju, czerwcu. Tu się zrobił delikatny zagajnik judaszowca, czyli, Boże, nie judaszowca, tylko judaszowych srebrników. Zobaczcie, jak pięknie kwitną. One się później zamienią w piękne talary. Będę bogaty w tym roku. Zobaczcie, gdzie ich tysiące. I zawsze jest roślina dwuletnia. Kochani, a tu prawdziwe show robi królowa. W tym ogrodzie. O tym czasie. Magnolia. Kiedyś opowiem wam jej historię. Jest dość skomplikowana. Ale zobaczcie na te piękne i ogromne kwiatostany. A pachnie, słuchajcie, cudownie. Piękna roślina. Naprawdę piękna. Szkoda, że tak krótko trwała, ale warta swojego zapału. No zerknijcie. Czyż nie piękna? A tu mój stwór. Zerknijcie, gałązka szczepiona w tamtym roku przez Daniela. Już ma kwiatki i będą jabłuszka. Coś fajnego, fantastycznego. Zupełnie inna odmiana papierówki. Na papierówce, czyli na oliwce. Bo teraz papierówek już nie uświadczymy starej odmiany. A tu stara odmiana papierówki. Zobaczcie, jak bujnie zeszła rzodkiewka. Patrzcie. Tu pięknie wschodzi sałata i koper. Co szpinak nie chce wsejść. Być może nasiona były przeterminowane. Ale i cebulka wychodzi, którą sadziliśmy razem. Widzicie, forsycja już zaczyna przekwitać. A czy wiecie, że jej kwiaty są arcyzdrowe? Zbierane, suszone, dodane do herbaty. Wspomogą naszą odporność. Ale i znakomity robi się z niej ocet. Do sałatek, do winegretów. Naprawdę polecam. Póki jeszcze jest, zbierajcie i róbcie z niej ocet. Przepis znajdziecie na internecie.